Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl. Pierwszej serii treningowej, tutaj próbne, coś się przytrzymało, czy to nasze wrażenie tylko mylne tam na pewno? Nie, raczej nie trzymie, tylko klei tam śnieg i się takie wyboje trochę robią, że... I tak trochę nie byłem przygotowany na to i mi tak by przeleciało do przodu nartki, które tak podkręcało, tak się hipło. Będą jakie będą, na pewno by było bajka, jakby był delikatny mróz. Słoneczko może nie, bo ciemno będzie, ale żeby było w miarę normalnie, żeby fajnie to szło i nie trzeba było ani czekać, ani jechać po muldach, tylko sobie normalnie skakać. Ale takie warunki, jakby nie patrzeć, są loteryjne trochę, prawda? No na pewno, no bo to tam, nie wiem jak tam jest w sumie, bo tak jest dziurawe powietrze, bo tak czasem jest, czasem nie ma i to tak nie wybacza błędów takie powietrze, bo jak się jakiś błąd popełni, no to się można nie za ciekawie skoczyć, a jak się dobry skok skoczy, no to wtedy no trzeba mieć już fest dziurę, żeby przytonąć. Zbudziłem się za wcześnie, tutaj jesteś bardziej cierpliwy już? Tak, to jest okej, myślę. Skoki, w pierwszym treningu dwa były takie, można powiedzieć, trochę próbne. Wczoraj też pierwszy był taki nie do końca. Dziś też ten pierwszy był taki trochę po muldach, ale już tak w miarę to tak czuję to, że to fajnie zaczyna to iść, zaczynają te skoki być takie, jakie powinny być, dobre na wysokim poziomie. W takich trudnych warunkach nawet rozbiegi lodowe, które teoretycznie są idealne, też się nie do końca. Na pewno się sprawdzają lepiej, bo jakby był normalny tor, to pewnie nie jeden by machał na rozbiegu rękami. A tu jest tak, że po prostu jak ta woda czy ten śnieg, to klei takie trochę warstwę, robi lodu z kolei. To jest cały czas lód, tylko jest taki lód. No ale jest okej, moim zdaniem. Tam trzeba w miarę stabilnie fajnie przejechać i wtedy da się fajnie skoczyć. Nie, raczej nie myślę o tym, no. Raczej skupiam się na tym, żeby po prostu skoczyć swój skok, no. Dziś na przykład trzeba było dojechać fajnie do progu, no i w sumie mi się nawet udało fajnie dojechać. A tak raczej swoje trzeba robić, a różnie może być, tak naprawdę nie mam tam jakiegoś takiego ciśnienia na miejsce, które będzie. Ważne do mnie jest, żeby po prostu pokazać to, co umiem i jak to pokażę, to wtedy niezależnie od miejsca będę zadowolony. Nie widzę ani że jest sobie tak przed snem, gdzieś tam coś może... Nie ma sensu, bo to człowiek... Po co wygrywać za wcześnie, nie? Nie ma sensu, tak. Nie ma w ogóle takiej potrzeby, nie? Lepiej swoje robić, a ile będzie, tyle będzie, nie?